Dobry wieczór. W sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek w Oświęcimiu już za moment dyskutować będą ze sobą liderzy list w okręgu 12. Przypomnę, ten okręg obejmuje powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski oraz myślenicki. Nie ma na razie kompletu tutaj naszych liderów chrzanowskich, albowiem korki, o których informowaliśmy, sprawiły, że być może pozostali zaproszeni goście dotrą do nas w trakcie tej debaty. Ale są tutaj już z nami Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. To jest piątka na liście PiS w okręgu chrzanowskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest z nami Marek Sowa, który otwiera listę Platformy Obywatelskiej. Dzień witam dobry, panie marszałku. Witam państwa. Jest z nami także Józef Kała, lider listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Witam Zdzisławę Piątkowską, liderkę Zjednoczonej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A także Józefa Brynkusa, ruch Kukiz 15, także lider. Dzień dobry państwu oraz witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, czekamy na przedstawicieli partii Razem, partii Korwin, a także Nowoczesnej. Być może zaproszeni goście dotrą do nas w trakcie tej debaty. Debaty, która składać się będzie z dwóch części. Najpierw kandydaci odpowiedzą na dwa pytania. Wszyscy dostaną te same pytania. Potem pytać będą wybranych kontrkandydatów o wybrane przez siebie dowolne problemy, sprawy. W pierwszej turze każdy z państwa będzie miał 1,5 minuty na odpowiedź. W tej drugiej turze, kiedy państwo będą pytać się nawzajem, na odpowiedź będzie już tylko minuta. Nie ma kompletu uczestników debaty. Być może powtórzymy tę drugą turę, kiedy państwo pytają się wzajemnie. Rozpoczniemy od listy Prawa i Sprawiedliwości. Potem, kiedy postawimy drugie pytanie, to rozpocznie albo przedstawicielka Nowoczesnej, albo przedstawiciel ruchu Kukiz 15. Zatem możemy zaczynać. 1,5 minuty na odpowiedź dla każdego z państwa. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość, to jest piątka na tej liście. I pytanie, czy przywileje i zarobki górnicze powinny być ściśle związane z sytuacją polskich kopalń? Czy jest pan za ograniczeniem przywilejów związkowych, górniczych? Szanowni państwo, sytuacja w górnictwie jest bardzo trudna. Wynika to przede wszystkim z lat zaniedbań. To nie jest dzieło przypadku, że jest tak jak w chwili obecnej. Uproszczenie kwestii problemów w górnictwie i sprowadzenie ich tylko do przywilejów górniczych, czy do tego, co mają ponadprzeciętną ludzie pracujący pod ziemią, jest dalece nieprawidłowe. Otóż, szanowni państwo, zanim zacznie się ferować wyroki w tej kwestii i określać, czy te przywileje są słuszne, czy nie, proponuję zjechać pod ziemię, zacząć pracować w miejscu, gdzie nie ma okna, a dopiero później wydawać takie sądy. Bez wątpienia regulacje w tym zakresie muszą nastąpić, ale to regulacje muszą być poparte rzeczywistą analizą i odniesieniem się do możliwości kopalń. Wiele osób przepracowało na kopalniach 20 i więcej lat i przyjmując się do pracy dostawali informacje o tym, że określone przywileje będą im przysługiwały, czy to w trakcie pracy, czy też po zakończeniu jej. W związku z tym nie można zmieniać reguł gry w trakcie jej trwania. Tym samym myślę, że żeby podjąć decyzję w tej kwestii, należy temat bardzo szczegółowo przedyskutować, dojść do porozumienia ze związkami, które w tej kwestii naprawdę są bardzo otwarte, a dopiero później mówić o tym, że jednym cięciem można w sposób radykalny rozwiązać problem w górnictwie, tylko i wyłącznie likwidując przywileje. To zbyt duże uproszczenie. Tyle Jarosław Jurzak. Piątka na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu chrzanowskim. To samo pytanie o przywileje, zarobki górnicze, o to, czy powinny być powiązane z sytuacją polskich kopalń, no i czy należy je ograniczać. Myślę tutaj o przywilejach górniczych. To samo pytanie dla Marka Sowy, który otwiera listę Platformy Obywatelskiej. No myślę, że tak może mówić osoba, która nigdy na dole nie była, ewentualnie ograniczyła swój pobyt na dole tylko do jakiejś wycieczki. Ja mam 5 lat przepracowane na oddziale wydobywczym G9 na kopalni Piast, więc myślę, że w tej sprawie mogę się dosyć kompetentnie wypowiedzieć. Nie ulega żadnej wątpliwości, to nie dotyczy tylko związkowców na kopalni. Ja uważam, że związkowcy powinni być utrzymywani wyłącznie ze składek pracowników. I jeśli ktoś ma taką wolę przynależeć do związków zawodowych, to oczywiście powinien mieć, a związki zawodowe powinny się wyłącznie utrzymywać ze składek członkowskich swoich członków. Druga kwestia. Koszty oczywiście w górnictwie muszą być
unormowane. Trudno sobie wyobrazić, aby w dłuższej perspektywie czasowej była możliwość finansowania z dużym deficytem, tak to jest, tak jak jest obecnie. Ceny, poziom sprzedaży węgla są wyznaczane przez rynki światowe, europejskie. Polska tutaj musi się po prostu do tego zastosować, bo to się przecież przekłada na cenę naszej energii. No i muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystko jest nabyte, że 20 czy 25 lat pracy to jest jedyny element, który wchodzi w rachubę. W mojej ocenie grzechem jest w ogóle wypuszczać jakąkolwiek branżę w wieku 40 lat na emeryturę. To nie służy ani tym, którzy przechodzą na emeryturę, ani tym bardziej nie służy polskiej gospodarce. Mój tata, mając 58 lat, w 1994 roku przechodził na emeryturę. Tak było w ogóle w latach 90. Ten skrócony czas pracy był związany tylko z kwestią transformacji i reformy polskiego górnictwa, czyli koszty muszą być unormowane, nie powinny przekraczać przychodów ze sprzedaży węgla. To samo pytanie o przywileje górnicze do lidera listy ludowców, do Józefa Akały. Energetyka w Polsce jeszcze długie lata będzie oparta na węglu, w związku z tym musimy wypracować pewien kompromis. Z jednej strony rzeczywiście praca górnika na dole jest specyficzna, ciężka i trudno sobie wyobrazić, że 67-latek będzie pracował na dole. No, z drugiej strony musimy się liczyć z realiami rynkowymi. Przecież w tej chwili cena węgla w Holandii spada poniżej 50 dolarów za tonę. Trudno sobie wyobrazić, że tej siły teraz znajdą kompromis główne siły polityczne, zwłaszcza, że centrala związkowa wyraźnie się opowiedziała po jednej stronie politycznej. I my musimy wspólnie razem wypracować zasady reakcji na rynku, to co się dzieje na rynku światowym. Jeżeli ceny na rynku światowym gwałtownie maleją, to musimy wypracować, w jaki sposób tutaj będziemy funkcjonować. Z jednej strony państwo no, musi gwarantować, czy kopalnie, no, pewne zatrudnienie, bo nie da się z dnia na dzień zlikwidować kopalni. Z drugiej strony związki zawodowe muszą też pójść na pewien kompromis. Ale ta sytuacja polityczna w tej chwili przed wyborami nie sprzyja temu. Pójście czy łączenia kopalni z spółkami energetycznymi jest takim dobrym krokiem, w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że to uda się, że ta sytuacja się ustabilizuje, ale tutaj trzeba kompromisu z obu stron. No to bo rzeczywiście przechodzenie 40-latków na emerytury jest trochę niewłaściwe, ale z drugiej strony Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje 40-letni okres pracy i wtedy możliwość przejścia na emeryturę. I myślę, że tu jest droga wyjścia z tego impasu. To samo pytanie do kandydatki Zjednoczonej Lewicy. Pytamy, przypomnę, o przywileje górnicze, o rentowność kopalń, o resort górnictwa jako taki. Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica. Trudny temat, oczywiście takie tematy zwykle odżywają przed wyborami. I cóż można powiedzieć? Przede wszystkim tak, górnictwo polskie w latach 2010-13 otrzymało olbrzymią dotację, pomoc publiczną w wysokości około 40 miliardów. Mimo to nie nastąpiły znaczne zmiany, nie nastąpiła restrukturyzacja tych kopalń po to, aby zaczęły przynosić zyski. Wręcz przeciwnie, nadal wiele kopalń przynosi straty. Panowie przede mną odnieśli się do pracy górników. Też mam doskonale, znam tą pracę, ponieważ mój mąż akurat pracował tu w kopalni Brzeszcze przez 7 lat, więc wiem, jak wygląda praca górnika. Niemniej jednak tutaj trzeba byłoby iść na daleko posunięte kompromisy. Z kolei też na przykładzie Brzeszcz mogę powiedzieć, że pracuję w firmie Tauron, która od niedawna przejęła tą spółkę i trzeba popatrzeć z dwóch stron na tą sytuację. Z jednej strony kopalnia, która zmaga się z takimi problemami i ludzie, którzy tam boją się utraty pracy. Z drugiej strony ta część pracowników, która przejmuje kopalnię wraz z ich, można powiedzieć, no, stratami i te straty musimy nawzajem sobie zniwelować. Więc liczę na to, mam taką nadzieję, że związkowcy jednej i drugiej strony potrafią dojść do takiego kompromisu, aby i jedna i druga strona była z takiego połączenia zadowolona. Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica. I tę serię pytań i odpowiedzi w zasadzie kończy Józef Brynkus, ruch Kukiz 15, związkowe przywileje, resort górnictwa w Polsce, rentowność kopalń. Szanowni Państwo, chciałem zauważyć dwie sprawy. Pierwsza kwestia
to bardzo niebezpieczne stwierdzenie w ustach pana marszałka Sowy, który kwestionuje sens zawierania jakichkolwiek porozumień, ponieważ tak to zabrzmiało. Pacta sunt servanda, to znaczy, że przyjęte zobowiązania powinny być dotrzymywane. O ile sobie przypominam, to pan redaktor zadał pytanie troszeczkę na początku inne. Potem to zostało także na skutek wypowiedzi moich poprzedników skierowane w stronę związkowców. Pytanie chyba brzmiało, dotyczyło powiedzmy czego? Przywilejów właśnie, związkowych. Ale także sytuacji w górnictwie. Tak, tak. W górnictwie. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że w tej chwili wykorzystuje się kazus kopalni węgla kamiennego Brzeszcze jako przykład kopalni nierentownej. Sprawa jest bardzo nie tyle skomplikowana, co powiedzmy wykorzystywana propagandowo. To nie jest tak, że na tej kopalni wydobywa się węgiel po jakichś specjalnie zawyżonych kosztach. Są specjalne koszty. Problem polega na tym, że nie bierze się pod uwagę czynników, które wpłynęły na koszty tej tony węgla. Mianowicie 2,5-letni okres niewydobywania najbardziej kalorycznego węgla, ponieważ na kopalni był pożar i należało po prostu ten okres, w tym okresie kopalni, ten pokład nie ruszać po to, żeby po prostu górnicy byli bezpieczni. No i jeszcze kwestia druga, jeśli chodzi o właśnie tą sprawę, mianowicie tam wybudowano stację odmetanowiania, o czym się wcale nie mówi. Dziękuję bardzo. Józef Brynkus z ruchu Kukiz 15 już proponuje rodzaj polemiki, ale na nią przyjdzie czas w tej drugiej części naszej debaty, bowiem jeszcze jedno pytanie i jeszcze raz Państwo będą zmagać się tym razem z problemem dotyczącym jakości opieki medycznej. Teraz rozpoczniemy od drugiej strony, od Józefa Brynkusa z ruchu Kukiz 15. Jak poprawić system opieki medycznej w Polsce? Czy jest Pan za podniesieniem składki medycznej, może współpłatnością za wizyty u lekarza, może za finansowaniem usług medycznych bezpośrednio z budżetu, za likwidacją NFZ-u, może jakieś inne pomysły? Józef Brynkus, Kukiz 15. W moim przekonaniu finansowanie służby zdrowia w dużej mierze powinno być za pośrednictwem państwa. To państwo bierze na siebie obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej i społecznej. Z tym się trzeba po prostu liczyć i brać to pod uwagę. To nie jest tak, że tylko bogaci mają prawo do pełnej opieki zdrowotnej czy też społecznej. Jakie rozwiązanie? No przede wszystkim takie, że należy po prostu zapewnić, żeby pieniądz szedł za pacjentem, a nie odwrotnie, żeby były kontraktowane usługi, a potem dopiero i jeszcze po prostu kontraktowane usługi, którym się nie zapewnia odpowiedniej, że tak powiem, płatności. Problem tutaj jest taki, że są niewykorzystywane w Polsce moce szpitali, różnego rodzaju przychodni, a są też takie miejsca, w których nie da się po prostu wykonać określonego zabiegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wykorzystał pan całego czasu. To więcej czasu będzie potem na tę polemikę w drugiej części. No to teraz Zdzisława Piątkowska ze Zjednoczonej Lewicy. Finansowanie opieki medycznej. Jak uzdrowić opiekę medyczną? Jakie ma pani pomysły? Zjednoczona Lewica przede wszystkim chce, aby wydatki na służbę zdrowia wzrosły do 7% PKB. Druga sprawa. Mówimy stanowcze nie tak zwanym limitom na usługi medyczne. Czy dany pacjent będzie leczony, czy nie, powinno być to uzależnione od tego, czy będzie miał taką postawioną diagnozę i od tego, w jakim stopniu nasza nauka medyczna jest rozwinięta, aby to leczenie podjąć. Nie powinno być to zależne od limitów, również placówki służby zdrowia nie powinny być nastawione na zysk. Mamy leczyć pacjentów, a nie uzyskiwać jakieś zyski z tego tytułu. Poza tym uważamy, że służba zdrowia jest, pracownicy służby zdrowia, a szczególnie ten niższy personel pielęgniarski jest bardzo nisko uposażony. Powinniśmy dążyć do tego i to często to środowisko pielęgniarek próbuje uzyskać wyższe wynagrodzenia, jednak jakoś pomiędzy wyborami o tym się zapomina. To uważam, że też powinno być absolutnie zmienione. Kolejna sprawa. W Polsce mamy bardzo małą ilość lekarzy przypadających na 1000 pacjentów, czyli powinniśmy zwiększyć liczbę miejsc
na we wszelkiego rodzaju na akademiach medycznych po to, żeby wykształcić większą liczbę lekarzy, którzy są nam tutaj potrzebni. Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica. To samo pytanie o to, jak uzdrowić naszą służbę zdrowia, do Józefa Kały, lidera ludowców w okręgu chrzanowskim. Prawo do opieki zdrowotnej to jedno z podstawowych praw. Rzeczywiście tu dostęp nie może być selekcjonowany na tych, których stać i na tych, których nie stać. Natomiast u nas się przyjęło, że tak strasznie narzekamy na służbę zdrowia, a tymczasem nie jest to aż tak źle. Wielu naszych rodaków, którzy wyjechali za granicę, często wracają leczyć się tutaj, że tam publiczna służba zdrowia, na przykład w Anglii, wcale to nie jest znów tak genialnie, wcale to nie jest tak dostępna i wcale to nie jest tak wspaniale. Oczywiście ci, co mają pieniądze, co są ubezpieczeni, to nie ma z tym problemów. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nic nie da. Były już kasy chorych, to było lepiej czy gorzej, natomiast to zdecydowanie nie poprawiło. Rzeczywiście muszą wzrosnąć wydatki na służbę zdrowia, to dla mnie też nie ulega wątpliwości. Natomiast z drugiej strony jednak musimy liczyć. To nie jest też za darmo, choćby po to, żeby prawidłowo rozwijać sieć służby zdrowia w Polsce. Dlatego też finansowanie musi być większe, ale też musimy opracować koszyk gwarantowanych świadczeń. Musimy wiedzieć, co się komu należy, co może oczekiwać. Bo też postęp naukowy idzie do przodu. Za pomocą internetu wiemy, jakie są nowe procedury medyczne w świecie, a one też kosztują. I nie da się, że wszystko będzie naraz tutaj dostępne. Józef Kała, lider ludowców w okręgu chrzanowskim. To samo pytanie o to, jak uzdrowić służbę zdrowia. Pomysłów tutaj już trochę usłyszeliśmy. Do Marka Sowy, który otwiera listę Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku. Po pierwsze chcę powiedzieć, że nakłady na służbę zdrowia rosną i to rosną radykalnie. Od roku 2007, kiedy to budżet oddziału Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynosił 3,5 miliarda złotych, wzrosło to ponad 60% do 5 miliardów 700 milionów złotych w roku bieżącym. To miało przełożenie na wiele aspektów, również na aspekt dostępności do usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznej opieki zdrowotnej, kiedy te kontrakty wzrosły kilkadziesiąt procent bodajże 3 czy 4 lata temu. To miało przełożenie również na wynagrodzenia w sferze pracowników służby zdrowia, w szczególności lekarzy. Teraz mamy porozumienie z pielęgniarkami zawarte, które określa podwyżki w najbliższych 4 latach rocznie o 400 zł. Bardzo wiele się zrobiło i to jest pewna domena samorządowców. Było o tym mowa w ubiegłym tygodniu, kiedy świętowaliśmy 50-lecie szpitala. Zabezpieczenie, jakość wyposażenia, sprzęt diagnostyczny, no to w ogóle jest coś zupełnie nieporównywalnego. Ja mogę mówić o tej sferze regionalnej, za którą sam odpowiadam, to jest szpital uniwersytecki, który jest w tej chwili budowany za ponad 800 milionów złotych, ale mogę mówić też o szpitalach powiatowych, bo byłem zaangażowany w każdy projekt tutaj realizowany i finansowany z funduszy europejskich. I to jest budowa nowego szpitala w Wadowicach, również z rezerwy premiera i z funduszy europejskich. Podobnie Myślenice, Oświęcim, Chrzanów. Mamy to szczęście, że Sucha Beskidzka, mamy to szczęście, że nasze szpitale są dosyć dobrze wyposażone. I tę część zakończę kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Jurzak. To jest piątka na liście PiS w okręgu chrzanowskim. Szanowni Państwo, osoby, które w znacznym stopniu wymagają opieki zdrowotnej, są już po przepracowaniu 10, 20, 15 lat swojego życia. Wówczas przystępując do pracy, podejmowali ją ze świadomością, że płacą składki na opiekę medyczną. W chwili obecnej proponuje się różne rozwiązania. Ponowne obciążanie tych ludzi po raz kolejny kosztami związanymi z leczeniem. Ja przypomnę tylko w poprzedniej kadencji pomysły pana Donalda Tuska na prywatyzację służby zdrowia, na różnego rodzaju rozwiązania, które w efekcie nie doczekały swojego końca z tego względu, że samorządy lokalne w wielu kwestiach zaprotestowały przeciwko takim rozwiązaniom. Przykładem tego jest powiat oświęcimski, który w sposób skuteczny potrafi prowadzić, zarządzać szpital. Szpital nie jest deficytowy, cały czas jest doinwestowany i jest daleki od tego, co byśmy chcieli, ale jednak pozwala na taką opiekę
która zabezpiecza naszych mieszkańców. Przy czym to, co się dzieje z kontraktami, jest skandaliczne. Otóż nie może być sytuacji takiej, że dochodzi do sytuacji, gdzie nadwykonania nie są zwracane. To znaczy, że po prostu zaleczenie tych ludzi, którzy byli w naszym szpitalu, nie jest refundowane finansowo w żaden sposób to dla szpitala. W związku z tym uważam, że opieką medyczną konstytucyjny obowiązek państwa muszą być objęci wszyscy obywatele. Dziękuję bardzo. Jarosław Jurzak, numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu chrzanowskim. Pomału przechodzimy do drugiej części tej debaty. Wciąż nie ma trzech osób, które reprezentowałyby partię Razem, Nowoczesną, a także Kukiza. Nie pojawiły się do tej pory. Przepraszam, Korwina. Oczywiście partii Korwin. Przepraszam bardzo. To dobrze, to w takim razie zapraszamy do tej drugiej części. Prosimy pana tutaj na miejsce dla kandydata partii Korwin. Jeszcze raz witamy. Poprosimy pana o przedstawienie się jeszcze raz, żebyśmy wszyscy pana poznali. Partia Korwin, to tutaj koło kandydata Ludowców, tam jest pana miejsce. Prosimy jeszcze raz o przedstawienie się. Dzień dobry, Mydlarz Tomasz. Ostatni na liście, numer 4 z partii Korwin. Startuję jako kandydat niezrzeszony tutaj, dzięki właśnie liście numer 4. No to zdążył pan na tę drugą część debaty. Dziękuję, to teraz będzie ta okazja, żeby postawić sobie nawzajem pytania. No myślę, że to taka ciekawsza część tej dyskusji. Proponuję rozpocząć znowu od kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Jurzak pyta. Na pytanie, umówmy się, 30 sekund, na odpowiedź minuta. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. Mam pytanie do pana Marka Sowy. Kwestia dotyczy tutaj spraw lokalnych, ale bardzo istotnych ze względu na ich charakter. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Po poprzedniej kadencji staraliśmy się bardzo mocno o realizację tego zadania. Dotyczy ono tych osób, które bardzo często nie mogą samodzielnie upomnieć się o swoje prawa. Niestety pan jako marszałek województwa nie wsparł nas tej idei. Nie pomógł, pomimo tego, że pierwotnie były takie możliwości. Prosimy o pytanie. Z jakich powodów Urząd Marszałkowski, pan bezpośrednio nie tylko, że się nie zaangażował w ten temat, ale nie pomógł nam w realizacji tego zadania, które jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami niepełnosprawnymi? Pan Jarosław Jurzak zadał sobie pytanie do siebie. Zadał pytanie starości oświęcimskiego. Gdybym chciał był i był starostą oświęcimskim, to gwarantuję państwu, że ten ośrodek byłby już wybudowany, a przynajmniej bym złożył wniosek do funduszy europejskich po to, aby mnie wsparto i ten wniosek miał szansę rozpatrzenia. Jak wiadomo, powiat tego nie zrobił, a sam odpowiada za ten projekt. Macie państwo swój budżet. Jeśli to jest tak istotne z waszego punktu widzenia i priorytetowe, to proszę nie uprawiać polemiki i publicystyki, tylko przeznaczyć w budżecie powiatu określone środki finansowe i wybudować ośrodek szkolno-wychowawczy. No, ja bym się wstydził jako starosta mieć w takim stanie ośrodek. Niech pan przyjedzie do szkoły gościnności, do innych instytucji, które są zarządzane przez województwo małopolskie, których jesteśmy organizatorem, to można zobaczyć. Proszę jechać do Makowa Podhalańskiego, jaka tam była ruina 10 lat temu, a jaki to jest piękny ośrodek w dniu dzisiejszym. Każdy, decydując się na to, aby sprawował w imieniu mieszkańców jakąś funkcję, musi mieć odpowiedzialność, że bierze również problemy tej społeczności do rozwiązywania i rozwiązuje, a nie wysyła komuś i mówi, no dlaczego mi nie pomożesz? Bo ja nie odpowiadam za powiat, ja odpowiadam za region. Kropka. Teraz Marek Sowa, lider listy Platformy Obywatelskiej, pyta kontrkandydata. Ja mam pytanie do Jarosława Jurzaka. Jak wiadomo, jest samorządowcem, przedstawicielem partii Prawo i Sprawiedliwość, która to nie jest partią nastawioną pozytywnie w stosunku do samorządowców. Jarosław, jako samorządowiec od wielu lat, chciałbym zapytać się, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie lubi samorządowców i chce im zabrać
8,5 miliarda złotych, bo takie to będą skutki tylko dla samorządów z tytułu wolnej kwoty od podatku podniesionej do 8 tysięcy złotych. Jakie to są skutki dla Małopolski? Dla Małopolski to jest kwota 700 milionów złotych, dla powiatu oświęcimskiego 7 milionów 237, dla gmin powiatu oświęcimskiego 27 milionów złotych, dla bliskich twemu sercu Kent to jest kwota ponad 5 milionów złotych, a wiesz, że zostawiłeś je w trudnej sytuacji finansowej, bardzo mocno załamanej. Jak to chcesz rozwiązać ten problem? Powiedz, dlaczego PiS nie lubi samorządów? Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość, odpowiada. Szanowny panie marszałku, nie wiem skąd takie przekonanie, że PiS nie lubi samorządowców. Ja bym tylko powiedział jedno. Przez okres 8 lat rządów Platformy i PSL-u samorządy zostały tak obciążone dodatkowymi zadaniami, bez wskazania źródła finansowania, że myślę, że te 8 lat i teraz nowe 4 lata, które będą, pozwolą tym samorządom odetchnąć. Niestety 8 lat to takie obciążenia, chociażby w oświacie, w służbie zdrowia, które były wygenerowane przez ekipę rządzącą, a jednocześnie nie skazywały źródła dofinansowania. Przykładem przedszkola, sześciolatki w szkołach, tudzież podwyżki dla nauczycieli, gdzie nie uwzględniono podwyżek, które były w zakresie przedszkoli, a dotyczyły wszystkich nauczycieli. Stąd też, szanowny panie marszałku, nie wiem skąd... Na pytanie proszę odpowiedzieć. W żaden sposób PiS nie podejmie takich działań, które by były ze szkodą ale dla to samorządu. Macie w programie zapisane, nie, to jak nie panie, podejmie? To są pańskie nie chcecie wyliczenia. Swojego programu nie, realizować? Panie marszałku, to są pańskie wyliczenia, to nie są nasze wyliczenia. To są wyliczenia dokładnie panie, oszacowane przez ministra finansów. Będzie jeszcze czas, żeby 17 miliardów do tej dla polityki państwa, 8,5 wrócić. Skutki w samorządu. Minister finansów nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Sytuacja Jarosław finansowa Jurzak. W naszym kraju do kropki. Ewidentnie to na to wskazuje. I teraz czas na Tomasza Mydlarza. To jest ostatnie miejsce na liście partii Korwin. Tutaj w okręgu chrzanowskim pan zadaje pytanie. No przepraszam, tak zbiegu troszeczkę, ale jako zastępca to może tylko takie krótkie pytanie, czy w przyszłej kadencji tutaj nasz kandydat z PSL-u będzie dalej na przykład próbował się z PO w jednej koalicji układać? Mam taką pytanie. To pytanie do Józefa Kały, który otwiera listę PSL-u. No trudno dzisiaj mówić o koalicji decyduje arytmetyka. Najpierw musimy przejść wybory sejmowe i one pokażą, jakie są możliwości koalicyjne. Tworzyliśmy koalicję z PO. To jest też trudna dla nas koalicja, ale nie mamy się czego wstydzić. No w tym czasie wiele zrobiliśmy dla wsi, wiele zrobiliśmy dla polityki społecznej, choćby karta dużej rodziny, urlop rodzicielski wydłużony do 52 tygodni. Od nowego roku będzie świadczenie rodzinne 1000 zł dla osób, które będą miały dziecko, a są bezrobotne, czy są studentami. Więc nie mamy sobie tutaj nic nie do zarzucenia. Wiek emerytalny również... do 67. Nie, tak. Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, żeby emeryturę były od stażu pracy, to jest 40 lat. I myślę, że to jest to wyjście naprzeciw dla tych osób, które ciężko pracują fizycznie, które w wieku 16 lat zaczynają pracę, to rzeczywiście w tych 50, gdy będą mieć 57 lat, będą mogli przejść na emeryturę. Tyle Józef Kała, lider PSL-u w okręgu chrzanowskim. No to teraz Józef Kała pyta. To ja może dla lewicy, żeby nie było tylko w jedną stronę pytania. Tu przed chwilą była dyskusja, jakie to skutki wprowadzenie 8 tysięcy złotych wolnych od podatku. Lewica ma w swoim programie 21 tysięcy złotych. Jakie to będzie miało skutki podatkowe? Bo żeby komuś coś dać, trzeba komuś zabrać. Żeby dzielić, to najpierw muszą być przychody podatkowe, a później można to dopiero wydatkować. To skąd weźmiecie na to pieniądze? Zdzisława Piątkowska z Zjednoczonej. Nie 21, ale w przypadku, gdy proponowana przez nas wzrost płacy minimalnej będzie 2,5 tysiąca, to my proponujemy, aby
osoby, które zarabiają minimalną płacę, były zwolnione w ogóle z podatków, to w takim razie byłaby to kwota nawet 30 tysięcy zwolnienia z podatku. 21 tysięcy wynika z płacy minimalnej na obecnym poziomie. My wiemy, skąd to wziąć. Jeżeli bym chciała parafrazować wczorajszą debatę, powiedziałabym tak. Do mikrofonu prosimy. Powiedziałabym tak. Pani Zdzisława, prosimy. Tu mamy wyliczenia, tu mamy ustawy. Tu wszystko się mieści. Eksperci nam wszystko podali. My wiemy, skąd to wziąć, proszę Państwa. To była cała odpowiedź. Teraz przedstawicielka Zjednoczonej Lewicy Zdzisława Piątkowska pyta. Ja spytam pana... Ale do mikrofonu bardzo prosimy. Spytam pana Jurzaka, czy pana partia zamierza w przyszłej kadencji zmieniać ustawę aborcyjną i ustawę o in vitro? A jeżeli tak, to jakie zmiany zamierzacie wprowadzić do tych ustaw? Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość odpowiada. Mam piątkę na liście, ale widzę, że chyba najpopularniejszy w tym momencie. Szanowna pani, kwestia bardzo jasna i klarowna. Ochrona życia od samego poczęcia. Tutaj myślę, że w tych kwestiach nie ma żadnych dylematów i ja osobiście ich również nie mam. W mojej ocenie, ale też myślę, że w ocenie partii, którą reprezentuję, życie należy chronić od samego jego poczęcia. Tym samym nie wyobrażam sobie, aby kwestie aborcyjne mogły być liberalizowane i dopuszczalność aborcji na życzenie była możliwa. To jest po prostu zabijanie nienarodzonych istot i w tych kwestiach tutaj żadnego pola manewru ja osobiście nie widzę. To wszystko. In vitro jeszcze było. In vitro, szanowna pani, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z leczeniem bezpłodności, istnieją wszelkie inne metody, które mogą temu zapobiegać, natomiast sama metoda in vitro nie jest jedynym antidotum na bezpłodność. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość, numer 5 na liście i teraz szanowne lider. Szanowne kobiety, proszę o tym pamiętać. Teraz Józef Brynkus, ma pan swój mikrofon, także chcę przypomnieć, że nie wykorzystałem swojego czasu, w związku z tym pozwolę sobie skorzystać ciut z dłużej mikrofonu, ciut ale dłużej. Niech będzie. Proszę? Józef nie Brynkus, szkodzi. Proszę ruch nie przejmować, z której strony mam mikrofon. Faktem, że go mam. Chciałem powiedzieć tak, że 25 października to nie jest wybór między dżumą a cholerą. Są też tu inni obecni tutaj. Pytań zaraz będzie. Pan redaktor wpadł w rutynę, nie zauważając innych kandydatów. Ja rozumiem, że na przykład o programie PSL-u niewiele się chcemy dowiedzieć, bo program PSL-u polega na wielkiej zdolności koalicyjnej i to jest jedyny program. Dobrze, ale prosimy natomiast o pytanie. Pytanie jest do pana niestety, żeby państwo mieli świadomość tego, że to nie jest wybór między dżumą a cholerą. To pytanie jest do pana marszałka Sowy. Panie marszałku, wyjdźmy trochę dalej. Ja rozumiem, sprawy lokalne są bardzo istotne, bezwzględnie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest pana stosunek do kwestii uprzywilejowania mniejszości narodowych, etnicznych w Polsce w perspektywie tej, że Ruch Autonomii Śląska desygnuje swoich kandydatów na pierwszych miejscach na liście mniejszości niemieckiej i w związku z tym trzeba przyjąć takie założenie, że tych kandydatów będzie miał. Czy jest pan zwolennikiem pozostawienia dotychczasowego uprzywilejowania mniejszości niemieckiej w takim stopniu, jak to jest? Nie tylko niemieckiej, dobrze, ale w ogóle. Dodatkowy czas pan już wykorzystał. Odpowiada Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej. Tak, oczywiście takich rozwiązań, jak są obecnie, bym absolutnie tutaj nie zmieniał. Muszę państwu też powiedzieć, że Małopolska też jest regionem wielokulturowym. I Słowacy mieszkają i na Orawie, na Spiszu, to samo jest Uście Gorlickie, gdzie jest znaczna część tych gmin narodowości łemkowskiej, to jest pozostałość z wędrówek ludów jeszcze XVI-XVII wieku. Mamy przecież Romów i ja absolutnie nie widzę z tym żadnego problemu. No, też mogę sobie wyobrazić, że ktoś z nas wyjedzie do kraju i też może się zasymilować z mieszkańcami, żyć normalnie. W tym absolutnie nie upatrywałbym żadnego zagrożenia. Wręcz odwrotnie, uważam, że każda społeczność musi być poddana takiemu procesowi integracji, aby stanowić jedną wspólnotę ludzi, z którymi się żyje. I
to tylko i wyłącznie wzbogaca i w wymiarze kulturowym. Przywileje mniejszości niemieckiej. To wyborcze. Tylko i wyłącznie wzbogaca każdą lokalną, czy regionalną, czy nawet krajową społeczność. Chcę powiedzieć, że jestem przeciwko zmianom tych regulacji prawnych. Nie mam nic przeciwko temu, aby mniejszość Panie niemiecka marszałku. Miała jednego posła w 460-osobowym parlamencie, bo to nie jest Panie żadne marszałku, zagrożenie. Kończymy. To z drugiej strony musimy powrócić do kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Jurzak. Pyta. Mam pytanie do pana Kały. Kwestia dotyczy obecności sześciolatków w szkołach i waszej postawy w tym temacie. Czy jesteście za tym, żeby sześciolatkowie obowiązkowo szli do szkoły, czy też nie? I drugi temat związany również z odrzuceniem projektu społecznego dotyczący wieku 67 lat. Jak to się stało, że państwo za tym zagłosowaliście, bo zarówno jeden, jak i drugi temat był poparty wielomilionowymi podpisami i państwo w głosowaniu w Sejmie odrzuciliście zarówno jeden, jak i drugi projekt dotyczący tych dwóch kwestii. Na pytanie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości odpowiada Józef Kała, Polskie Stronnictwo Ludowe. Może rozpocznę od kwestii emerytów. No ja akurat nie byłem w Sejmie i nie głosowałem, natomiast głosując za tą ustawą brano pod uwagę wyliczenia, że żyjemy coraz dłużej. Nasze emerytury są uzależnione od składek, czyli od ilości przeżycia. Jak to się liczy, długość przeżycia i to determinuje późniejszą emeryturę. W związku z tym, skoro żyjemy coraz dłużej, i zwłaszcza też kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, to biorąc pod uwagę obecne rozwiązania, te emerytury były bardzo niskie. Natomiast też Polskie Stronnictwo Ludowe zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy mogą pracować do 67 roku życia. Stąd nasza propozycja, żeby emerytury uzależnić od stażu pracy. 40 lat pracy i dla tych osób, które będą fizycznie pracują od najmłodszych lat, rzeczywiście to przejście na emeryturę by było możliwe nawet w wieku 55-57 lat. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to myślę, że stać nas na to, tak w całej Europie, że damy sobie radę, żeby dzieci sześcioletnie były w szkołach, natomiast być może należało to uzależnić rzeczywiście od woli rodziców. Tyle Józef Kała, PSL. Teraz Marek Sowa, lider listy Platformy Obywatelskiej. Jego pytanie. Pytanie będzie do pana Jarosława Jurzaka. Ale zanim zadam, to kwestia taka. Po pierwsze chcę powiedzieć, że jako osoba, która poszła w wieku 6 lat do szkoły, w niczym mi to nie przeszkodziło w rozwoju. To samo zrobiła Beata Szydło, wysyłając swojego syna też wcześniej do szkoły. I dziwię się, że dzisiaj się opowiadacie za wiekiem sześcioletnim, bo to przecież oznacza w Małopolsce 3000 bezrobotnych nauczycieli, bo jest brak jednego naboru. Jarku, mam pytanie takie. Kiedy, komu i ile zapłaciłeś za leczenie? Bo powiedziałeś, że dzisiaj leczenie jest obciążone dodatkowymi nakładami, które ludzie muszą ponosić. Nie ktoś słyszałem, tylko ty konkretnie. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy, komu i ile? To chociażby opieka stomatologiczna, najbliższa. I myślę, że bardzo istotna, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Objęte jest tylko niewielkie grupy osób, tudzież tak dokładnie to nawet niektóre zęby, panie marszałku, a kompletnie nie ma opieki w szkołach. Kompletnie nie ma opieki w przedszkolach. Szanowny panie marszałku, o tym mówimy, o zapobieganiu i obejmowaniu opieką medyczną, a rodzice muszą za to płacić. Kiedy zapłaciłem? No jak moje ostatnio dziecko było u stomatologa, chodzi do szkoły. Tylko i wyłącznie przez to, że nie ma opieki stomatologicznej w szkołach, nie ma opieki i kontroli dentystycznej w przedszkolach, całkowicie ten koszt związany z opieką medyczną jest zrzucony na barki rodziców. Całkowicie. A w wielu przypadkach można by było tym zdarzeniom zapobiegać przez odpowiednią kontrolę w szkole. I kiedyś byli dentyści w szkołach. Kiedyś dentyści leczyli. Rodzice nie byli w takim stopniu obciążeni w tym temacie. Szanowny panie marszałku, sam mam trójkę dzieci. W życiu bym nie odebrał dziecku roku dzieciństwa. W życiu bym nie odebrał. Chyba, żeby to była decyzja moja,
i mojej żony. Jarosław Natomiast Jurzak. Państwo narzuciliście to obligatoryjnie wszystkim rodzicom, z czym się nie mogę zgodzić. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz pyta przedstawiciel partii Korwin, ostatni na chrzanowskiej liście, Tomasz Mydlarz. Jeśli mam jeszcze jedno pytanie właśnie, no to te trudne pytanie dotyczące naszego górnictwa, ponieważ sam jestem górnikiem, pracuję tutaj w kopalni Piast i w kopalni, w której znaczna część mieszkańców Oświęcimia pracuje i dzięki temu też nasz Oświęcim wygląda jak wygląda, sklepy, markety i to wszystko działa. Dlatego takie pytanie, co z pakietem klimatycznym, jaką odpowiedź na ten pakiet klimatyczny, na akcyzy, na zniesienie podatków i jakie rozwiązanie właśnie na kopalnię ma pan Sowa i jakby to mógł nam tutaj przedstawić, bo ja tutaj współpracuję z panem ekspertem, magistrem inżynierem Markiem Adamczykiem, który od lat właśnie opisuje problemy górnictwa, a pakiet został przeniesiony i czy PO ma w planach właśnie zniesienie tego pakietu? Odpowiada Marek Sowa, lider listy PO. To kilka zagadnień tutaj jest. Chcę powiedzieć, że oczywiście pakiet klimatyczny w pierwszej wersji został przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego jeszcze w roku 2007. Warto to pamiętać, kto w imieniu Polski pierwsze zobowiązanie w tej sprawie poczynił. Ale tak reasumując, polska energetyka potrzebuje modernizacji, wszyscy o tym doskonale wiemy i dzisiaj akurat jest w fazie największych inwestycji, jesteśmy świadkami największych inwestycji w sektorze energetycznym, choćby elektrownia tutaj po sąsiedzku Jaworzno, Opole, Turów, Zgorzelec, jest szereg projektów inwestycyjnych jest dzisiaj realizowanych. Po drugie chcę powiedzieć, bo była pytanie... Energetyka jądrowa. Chcę powiedzieć, że tutaj kwestia związana z reformą górnictwa, no trzeba bez wątpienia urealnić kwestię wydobycia, wydajności na jednego pracownika. Jeśli nie możemy sprzedać 100 milionów ton, tylko możemy sprzedać 70, to trzeba dostosować do tego pełne zatrudnienie. I na koniec jedna kwestia. Kwestia Brzeszcz, jak Państwo wiecie, wczoraj została w pełni uregulowana i zobowiązania rządu w tej materii zostały w całości spełnione. Marek Sowa, to teraz pyta Józef Kała, Polskie Stronnictwo Ludowe. O, panie Józefie, to do pana, zamyślił się pan. Nie, sekundę, to dla pana Jarka w takim razie. Pytanie się odpłacę. W tym wczoraj w debacie zaprezentowano PiS, pani Beata Szydło, te trzy ustawy, gdzie się przyjmuje, że prawdopodobnie one będą kosztowały około 50 miliardów. Budżet państwa przychody teraz w granicach 240-250. Wiem, że wskutek różnych działań można te przychody zwiększyć 2%, 5%, ale nie aż tyle. Skąd PiS na to weźmie pieniądze? Bo jesteśmy pod wrażeniem tych obietnic. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiada. Szanowni Państwo, zacząłbym od tego, że dziwnym trafem wzbudza sporo emocji fakt, że chcemy tym rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dzieci, przyznać świadczenie w wysokości 500 zł, i wszyscy się zastanawiają, skąd wziąć na to pieniądze. Natomiast w kwestii rosnącej skali imigrantów, którzy się pojawią w naszym kraju, nikt się nie zastanawia, skąd wziąć na to pieniądze. To nie budzi naszych wątpliwości, nad tym nikt nie dywaguje, nad tym przechodzimy w sposób taki do porządku dziennego, bo pani premier tak ustaliła na szczycie w Brukseli. A to nas będzie kosztowało ogromne pieniądze i tutaj nad tym się nikt nie zastanawia i w dalszej perspektywie czasu ja uważam, że to nas będzie kosztowało znacznie więcej niż w chwili obecnej, o tym się mówi. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o pytanie, przede wszystkim jest przygotowany cały pakiet dodatkowych ustaw, które pozwolą na to, że do budżetu państwa wpłyną dodatkowe środki. Między innymi jest tutaj możliwość pozyskania środków od sklepów wielkopowierzchniowych, które generalnie czerpią ogromne zyski, wyprowadzają je poza granice naszego kraju, a w państwie nie zostaje nic. I tu przy okazji się kłania nierówność podmiotów obcych w stosunku do podmiotów, które działają na naszym rynku. Jarosław, i to są rodzime marki. Dziękuję kandydat bardzo. Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica. Pani Zdzisława pyta. Mam pytanie do pana Marka Sowy. Jeżeli pan uzyska mandat, czy zrezygnuje pan z obecnie pełnionej funkcji? Nie zrezygnuję, stanie się to automatycznie z dniem wyboru. Ale to jest oczywiste. I to wszystko? No dobrze, no to w takim razie pyta Józef Brynkus, ruch Kukiz 15.
Myślę, że to pytanie, które pan marszałek Sowa zadał panu Jóżakowi o koszty leczenia, ile podniósł, jest pytaniem do nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy przed taką sytuacją. Każdy z nas był bądź będzie przy obecnym sposobie dofinansowania. Ja bym panu powiedział, że na przykład za tomografię zapłaciłem w szpitalu państwowym, bo mieli moce przerobowe. Tak mówię brzydko, kolokwialnie. Natomiast 6 miesięcy musiałbym czekać według, gdyby to miało być na świadczenie Narodowych Funduszy Zdrowia. Prosimy o pytanie. Pytanie jest takie. Proszę mi powiedzieć, jak Platforma Obywatelska zabezpieczy państwo polskie przed wypływem środków z Polski, olbrzymim wypływem środków z Polski rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Których środków? Takich, które po prostu są wypływają z Polski choćby na przykład za tak zwane licencje, które po prostu wielkie korporacje nic nie robią, sprzedają Polsce licencje, to znaczy swoim po prostu matkom, córkom w Polsce i przez to po prostu te środki są legalnie transferowane poza granicami, poza granice państwa polskiego. To marszałek sobie odpowiada. Ja nie wiem, czy ja miałem odpowiadać na to pytanie, czy pan marszałek, bo pan marszałek sądził, że... Ale dajmy odpowiedzieć. Znaczy oczywiście Ministerstwo Finansów i w ostatnim czasie było podejmowane szereg inicjatyw, które służą uszczelnieniu systemu finansowego. To dotyczy również transferów finansowych, bo to nie jest wypływ, tylko to jest kwestia transferów finansowych. Jeśli państwo się interesujecie, to wiecie doskonale, że szereg firm również, gdzie właścicielami są wyłącznie Polacy, również ma swoje siedziby za granicą, w Luksemburgu, na Cyprze. Zresztą jedną z takich firm są na przykład Skoki, które pan senator Biernacki również założył, Bierecki również założył, że tak powiem, wyprowadził te fundusze poza granice kraju. Ja uważam, że w tej kwestii powinny być regulacje spójne w Unii Europejskiej, żeby nie można tutaj było w żadnej mierze konkurować i myślę, że to uszczelnienie tego systemu z każdym rokiem następuje. Natomiast proponowałbym jednak nie straszyć kapitałem zagranicznym, bo kapitał zagraniczny wiele nam pomógł w rozwoju gospodarczym na przestrzeni ostatnich 25 lat, kiedy przechodziliśmy transformację ustrojową. On daje miejsca pracy Polakom, daje miejsca często bardzo dobre i również odprowadza podatki do naszego kraju. Dziękujemy. 2 minuty nam zostały. To pozwolą państwo, że jeszcze jedno krótkie pytanie i poproszę o odpowiedź jednym zdaniem. Dobrze? Tak na koniec, żeby to podsumować. Może zaczniemy od przedstawiciela ruchu Kukiz15. Jeśli pan zdobędzie mandat, czy zagłosowałby pan w Sejmie wbrew własnemu regionowi, gdyby obowiązywała dyscyplina partyjna? Znaczy w ruchu Kukiza nie będzie takiej dyscypliny, więc na pewno bym po prostu zagłosował za czymś, za takim rozwiązaniem, które będzie korzystne nie tylko dla regionu, ale też w sensie ogólnym. Mhm. Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica. Region czy dyscyplina partyjna? Po prostu nie wyobrażam sobie tego typu kwestii, że miałaby w takich przypadkach obowiązywać dyscyplina partyjna. Nie potrafię sobie wyobrazić podobnej sytuacji, bo jeśli chodzi o światopoglądowe sprawy i tak dalej, to tu może być dyscyplina partyjna. Natomiast w takim przypadku jakoś nie wyobrażam sobie. Józef Kała, przedstawiciel PSL-u. Nie wyobrażam sobie, że w sprawach gospodarczych bym zagłosował przeciwko regionowi. Także to nie wchodzi w rachubę. Dobrze, bardzo krótko. Tomasz Mydlarz, partia Korwin. Oczywiście, że my tutaj przedstawiamy wartości chrześcijańskie, modele rodziny, także nigdy nie zagłosowalibyśmy przeciw ani regionowi, ani rodzinie, z której się wywodzimy, skąd jesteśmy. Mhm. Marszałek Sowa, lider listy PO. Polityka jest grą zespołową i chcę państwu powiedzieć, że mogą być również projekty szkodliwe dla regionu. Ja oczywiście za takim szkodliwym dla regionu projektem bym absolutnie nie zagłosował. To jest sprawa oczywista. I Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość. W kwestiach światopoglądowych nie wyobrażam sobie, żeby można było w ogóle narzucać dyscyplinę partyjną, natomiast w kwestiach gospodarczych niedopuszczalne jest, żeby kwestia szkodliwa dla regionu mogła być też poddana jakiejkolwiek kontestacji. W życiu bym nie zagłosował na czymś takim. Jarosław Jurzak, Prawo i Sprawiedliwość, numer 5 na Chrzanowskiej liście. Dziękuję bardzo. Marek Sowa, lider listy Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, pozdrawiam całą drużynę Platformy Obywatelskiej. Zamyka listę partii Korwin. Dziękuję bardzo. Józef Kała, lider PSL-u tutaj w... No, dziękuję bardzo za dyskusję. Zdzisława Piątkowska, Zjednoczona Lewica, 1.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i jedynka na liście Kukiza za Józef Brynkus. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. To tyle z sali reprezentacyjnej. Dziękuję. Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Jacek Bańka, dziękuję bardzo.